Hej, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Od Zera Do. Jak widzicie, kilka leveli udało mi się wbić, ale nie miałem za wiele czasu na granie, ani też przy okazji ochoty. Byłem bardzo zmęczony psychicznie, miałem wyjazd, drobny, wycieczkę, także jest teraz już w porządku i będę wracał. Przy okazji, jak możecie zauważyć, odrobinę zmieniło się sceneria, którą widzicie na ekranie. Mam nadzieję także, że jakość wszystkiego się poprawi. Przerwa była też spowodowana tym, iż udało mi się uszkodzić mój komputer i niestety, albo istety, doszło do tego, że musiałem wymienić. Więc tak, mam nowy komputer. Co za tym idzie, będzie możliwe, że więcej się działo, a przy okazji mam teraz możliwość renderowania, więc zobaczymy, czy nie będę starał się robić czegoś ciekawszego. Przy okazji w planach będą oczywiście inne gry, ale to tak zawsze było, więc niewiele się zmieniło. Dobrze, na czym stoimy? Mam 37 level, z tego co pamiętam ostatnio miałem 21 na ostatnim odcinku. Czyli kilka leveli poszło do góry. Zobaczmy, jakie potwory mam obecnie. Mam lapis na 40 levelu. Ostatnio chyba była wbijana na szóstkę, więc finalnie wyekspiłem ją. Nie mam żadnej innej szóstki. Natomiast chyba mam paszę, żeby zrobić szóstkę, albo wydaje mi się, że mam paszę. Mam 8 piątek. 8 Rainbow Moonów na 5 gwiazdkach, natomiast cały czas stoję przed dylematem, co wbić. Zastanawiam się nad Loren Belladeonem. Nie jestem pewien, czy co innego. Jak widzicie, w ogóle nie ruszyłem Fairy Kinga. Uznałem, że nie jest mi potrzebny na tym etapie, na którym jestem. Więc nie widziałem sensu, żeby go używać. On sobie po prostu leży, jeść nie woła, jak się mawia, tak? Więc leży i tyle. Kilka jednostek dorobiłem, być może, nie pamiętam szczerze mówiąc, co było na ostatnim odcinku, ponieważ minęło już troszkę czasu od tego momentu. Natomiast stwierdziłem, mam wolne popołudnie, poza faktem, że już od wczoraj ustawiałem oprogramowanie do nagrywania i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, przez co zmieniło się wszystko. I zrobiłem taki szablon tego już streama, OBS-a, overlaya, jak zwał. Troszkę na szybko, także jeśli jesteś grafikiem, masz jakieś aspiracje do bycia grafikiem i chciałbyś zrobić to, zrobić szablon jakiś dla mojego, może przyszłych streamów, nie wiem jak z nagrywaniem będzie, to możesz do mnie napisać, możemy się dogadać, oczywiście. Jest Shannon na pierwszym levelu, to takie będą drobne wtrącenia, ale przechodzę już do omawiania wszystkiego, natomiast odcinek już zapowiadam na tym etapie. Trzecia minuta nagrywania, także osoby zainteresowane, może jeszcze są tutaj osoby, które szybko się nudzą także. Gdy zabiorę się na przykład za runy, to może to potrwać, więc jak ciebie będzie to nudziło, to skipnij, proszę, na pewno znajdziesz, albo ktoś napisze timestampy dla znudzonych, bo zapewne będzie długi materiał, strzelam, że z 40 minut, ale postaram się to jakoś sensownie skrócić. Dobrze, więc jest nadal wybór, co bym chciał wbić na sześciogwiazdkowy i nie wiem. Chciałem zrobić także fuzję, ale tak jak już na ostatnim summoningu było widać, nie dostałem kotki wody. I niestety nie jestem w stanie tego zrobić. Przy okazji tutaj zacząłem coś robić na Veromosa, ale jeszcze jak widzicie nie skończyłem. Będę cały czas powtarzał, nie grałem za wiele, grałem trochę, natomiast udało się już osiągnąć kilka ciekawych rzeczy. Oczywiście wybrałem sobie Brownie Light. Do tego giganty siódemeczka auto leci. Nie 100%, jakieś 70% bym powiedział. Team taki. Jeśli by kogoś to interesowało. Runy za chwilę będę pokazywał, jakie mam przy okazji ogarniania run, ponieważ zostawiłem specjalnie ten temat na odcinek. Od dawna już zbierałem runy, sprzedawałem z rozpędu, albo jak już był totalny krab, wtedy sprzedawałem. Inne runy, nad którymi niektórzy mogliby się zastanawiać, a zwłaszcza nowi gracze, zostawiałem, żeby pokazać, co będę sprzedawał, a co zostawi i dlaczego. Będę starał się wszystko wyjaśnić. Dragony jakoś sobie tam biłem, bo miałem misje dzienne. Po zrobieniu wszystkich challenge daily dostaje się tą misję, na przykład zabijanie dragona. I właśnie wtedy robiłem. Tak samo było z Necro, natomiast Necro nie chciałem wbijać wyżej wcale, bo i tak bym dał radę maksymalnie do czwórki, piątki.
A wbiłem sobie jedynkę, żeby zrobić to jak najszybciej. Polecam także tak robić. Siódemka, Magic. Mamy dzisiaj jaki dzień? Czwartek? Czwartek, tak, jutro piątek. Dobrze, wszystkie rzeczy będę omawiał jeszcze też w trakcie. Siódemka. Tak, siódemki to był mój cel. W większości przypadków nie starałem się bić dziesiątki, jak masz aspiracje, możesz próbować, natomiast siódemka w zupełności wystarczy. Ja na moim głównym koncie najczęściej, jak potrzebuję jakąś esencję albo pofarmić przy okazji czegoś, to robię siódemki. Rzadko kiedy robię dziesiątki, aczkolwiek ostatnio zacząłem robić dziesiątki, ponieważ i tak robię to w miarę szybko. Nagrody, różnice... Może częściej lecą high, ale też bym nie powiedział. Także siódemka, jeśli miałabyś robić dziesiątkę, bądź ósemkę, bądź dziewiątkę dużo dłużej niż siódemkę, a siódemki są stosunkowo proste, rób tą siódemkę. Na pewno opłacalniej ci to wyjdzie. Dobrze, co jeszcze mogę pokazać? To obecnie mi się zresetowało, ale celowałem w challenge'a, który kazał mi zrobić 40. 40 to normal, zrobiłem to, nie było większego problemu. Możliwe, że przy okazji jakiegoś streamu, bo w planie mam porobić streamy z tego konta, niekoniecznie summoningi, tylko stream, na którym posiedzę i będę na przykład robił to, odpowiadając na wasze pytanie, albo farmił coś, odpowiadając na wasze pytania, to właśnie będą rzeczy działy się z tego konta, chyba że będziecie mieli bezpośrednio prośbę, żebym coś pokazał na dalsze etapy gry, to wtedy zastanowię się, czy nie zrobić tego z głównego konta. Dobrze, co jeszcze warto opowiedzieć tutaj? Co mam za misję? Reach max level with 2 4-star monsters. Oczywiście zrobię to, ale nie teraz. Ciekawostka, gildia, zostałem wyrzucony. Byłem jedyną aktywną osobą, no może niekoniecznie jedyną, były 3 aktywne osoby, natomiast ja jako jedyny próbowałem robić labirynt i robiłem go autentycznie jako jedyny gracz, jedyny członek gildii. Nie zostałem dodany do GW, pomimo tego, że prosiłem. Do Siege'a tak samo nie zostałem dodany. No nie dziwi mnie, to byli gracze na 50 levelach, którzy mieli pod na przykład 200 dni offline i oni prawdopodobnie brali udział w GW. Tego nie mogłem sprawdzić, natomiast zostałem wyrzucony, co akurat mnie troszkę zdziwiło i znowu szukam gildii. Nie pamiętam nazw gildii, w których byłem. Większość graczy była i tak offline, gildie jak zawsze wybieram na zasadzie free join, tak? Free join i dowolna gildia, która jakkolwiek wygląda na aktywną. Tak jak mówiłem, albo nie mówiłem, dzisiaj jeszcze nie grałem, także nie miałem do zrobienia GW, więc nie paliło mi się. Eventy. No eventy są ciekawe, ale nie umawiałem ich na odcinkach, no tak jak mówiłem, nie miałem za bardzo jak. Dopiero dzisiaj skończyłem jakkolwiek konfigurować oprogramowanie na OBS-a. Wcześniej używałem Streamlabs for OBS, czy Streamlabs OBS, nie wiem jak to się nazywa. Natomiast teraz przenoszę się na zwykłego OBS-a. Nie wiem jak będzie mi z tym szło, także się okaże. To tak dla ciekawskich, jeśli byście chcieli się dowiedzieć jakiego oprogramowania używam. Tamto oprogramowanie do przerzucania, do mirroringu ekranu, telefonu na kompa używam nadal to samo. Nazwy szczerze mówiąc nie pamiętam, bym musiał poszukać i na pewno bym znalazł, jakby ktoś był ciekawy. Ciekawostka jest taka, że to oprogramowanie umożliwia mi sterowanie także myszą. Ale to jest detal. Nadal to jest jakby z telefonu wszystko, jeśli kogoś by to interesowało. Żeby być... jakby to powiedzieć, zgodnym z regulaminem SW, ponieważ jest tam zapisek, że nie można korzystać z emulatorów. To nie jest emulator, to jest tylko przekazanie obrazu, a przy okazji też drobnej kontroli nad telefonem na komputer. Natomiast nie jest to emulator w żadnym wypadku. Mam do zrobienia sobie darmowy summon. Jak widzicie, nie trafiłem nadal scrolla z żadnego, no bo na tym koncie... Jak na głównym koncie staram się codziennie coś porobić, tak na tym koncie naprawdę nie miałem przez jakiś czas ochoty grać. Stąd bardzo, bardzo mała, no bardzo mała różnica, może nie bardzo, bardzo, nie przesadzajmy, ale różnica jest jaka jest, no bo nie grałem. Jeśli ktoś gra aktywnie na pewno i powiedzmy zaczynał około tego momentu, kiedy ja zaczynałem lub troszkę po, na pewno jest już dużo, dużo dalej niż ja. Ale to da się wszystko nadrobić. Nawet nie wiem, czy bym chciał nadrabiać, szczerze mówiąc. To konto rozwija się przy okazji, tak?
jest jakiś tam w głowie fokus z mojej strony, no skupiam się trochę nad tym kątem, ale w większości przypadków jak grałem, to klikałem po prostu next, next, next i zbierałem runy, albo sprzedawałem runy, jak się zagapiłem. Kilka dobrych run, jak na to konto, udało mi się sprzedać z rozpędu piątek, no bo na moim głównym koncie bym ich nie zbierał i tak to wygląda. Ale dobrze, zrobiłem jakiegoś dailika, teraz już 6 dailików, nie, 5 dailików i jeden achievement do odebrania. Nie odbieram na razie tego wszystkiego, żeby niepotrzebnie nie przedłużać. Co mamy w storage'u, bo już troszkę poogarniałem, od summoningu chyba już niewiele rzeczy zostało. Nie, jednak trochę jeszcze jest. Ale to jest spoko, zawsze pasza się przyda. No i przejdźmy do tych nieszczęsnych run, także jeśli jesteś osobą, która może się znudzić, albo Ciebie to nie interesuje, to znajdź sobie, możliwe, że w komentarzach ktoś zostawi timestampa do momentu, kiedy kończę przeglądać runy, a jak nie, to spróbuj przeskoczyć gdzieś dalej. No dobrze, co mam ubrane na lapis? Na lapis ubrane mam runy, które są z nagrody ze scenariusza, nic się nie zmieniło w tym temacie, ponieważ są to dobre runy. Jak na nią? Nie mam zamiaru na razie jej przebierać na Disper. Konamiya, chyba tak, że te runy są w nagrodzie za scenariusz, HP, 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 Energy same. Nie miałem żadnych ogromnych wymagań co do niej, ważne, żeby miała życie, żeby przeżyła, ponieważ używałem jej przez, nie wiem czy nadal jej nie używam, na gigantach. I tam była mi potrzebna, bo siódemka zostawia doty, o ile się nie mylę? Chyba tak. No i po to ona mi była. Megan jeszcze nie wyrunowałem, natomiast na pewno ubiorę ją na Swifty i cokolwiek innego. Może fokusy, jeśli będę miał. I na pewno druga runa będzie miała Speed. Taki jest cel. Nie wiem, czy mam obecnie takie runy. Zbierałem totalne śmieci, więc zanim zaczniemy cokolwiek runować, przejrzymy runy, które posiadam. Jak widzicie, runy porobione na plus 6. Nie wiem nawet, czy wszystkie. Nie, nawet nie wszystkie. Czyli na etapie robienia run na szósty slot nie chciało mi się już grać. To był ten moment, kiedy byłem zmęczony troszkę wszystkim. No dobrze, runy czterogwiazdkowe zostawiłem, natomiast jak widzicie mam już trochę szóstek, trochę piątek, ale jednak te czwórki zostawiam, żeby mieć tą runkę, na przykład żeby uzupełnić set gdziekolwiek. Typu robiłbym, nie wiem, Vampire, miałbym piątki 3 i czwartą czwórkę bym wsadził gdzieś, ponieważ zostawiłem sobie specjalnie te runy. Trójki wszystkie sprzedałem. Nie wiem, czy obecnie taki stan rzeczy jest. Chyba tak. Nie. Jak widzicie, szósty slot. Da się z tego, co wiem, multisellować tu już? Tak. Czyli wszystkie... Właśnie, to też jeden z update'ów, które zauważyłem, że weszły. Bardzo, bardzo wygodne. Czekali już wszyscy na to od dawna. Multisell run z tego poziomu jest mega wygodny. Dobrze. Teraz jakie kolejne kryterium na runy przyjmuję? Nie chcę run białych. Żadnych. Totalnie żadnych. Nawet jeśli będzie to szóstka, nie chcę jej trzymać w storage'u. A więc robimy sobie tutaj po default grade'ie. I po default grade'ie mi posortuje to właśnie na podstawie jej kolorku domyślnego. Jak widzicie, tutaj jest niebieska, natomiast tych run nie jestem w stanie sprawdzić. To jest nadal niewygodne, powinno być taka informacja wyświetlona. Jest napisane, jaki poziom ona obecnie ma, czyli jest hero, ale nie jest napisane, jaki bazowo miała ta runa, więc słabo. Mogłoby się to wyświetlać tutaj, ale dobrze, nie marudzimy dalej. Jedziemy, czyli sprzedaję wszystkie runy białe, które widzę. Ja już zakładam, że to są białe, ale ich nie sprzedam z góry. Zawsze warto się upewnić. Ale skoro tu jest zielona, a tu są jakieś niebieskie, to prawdopodobnie są zielone albo białe, bo są po prawej stronie od niej. To taki drobny hint, taka drobna podpowiedź dla osób, które jeszcze by nie wiedziały. No ale dobrze, już sprzedaliśmy ogólnie runy, które rzuciły się w oczy. Jak dalej pozbywam się run, których nie trzeba trzymać, które są nieprzydatne. Odznaczam sloty 1, 3 i 5, ponieważ te sloty zawsze mają tą samą główną statystykę. I teraz robię sobie obojętnie co i szukam run flat. Na tym etapie jestem w stanie sprzedać wszystkie te runy. Nie chcę trzymać flat run na 2, 4, 6, chyba że jest to speed, ale jak widzieliście, szukałem HP flat. Więc sprzedaję.
I HP flat w ten sposób się pozbyłem. Teraz atak. I jak widzicie, dalej są tu runy atak. Nawet z rozpędu je power upowałem. Tylko po to, że było darmowe, więc okej. I def też na sprzedaż. I w tym momencie mam sprzedane wszystkie niepotrzebne runy, które już z góry wiem, że są mi niepotrzebne. Co robię dalej? No to tak jak mówiłem, default grade i sprawdzam sobie, jaki grade miała ta runa, ale nie mogę tego zrobić, bo dopiero od plus 12 jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast niektóre runy da się całkiem łatwo poznać, ponieważ nie widzę, żeby tu cokolwiek weszło w cokolwiek. To znaczy wszystkie te role, które są, wskazują na to, że tutaj nic nie weszło, na przykład w attack procent, nic nie weszło w crit damage, wszystko weszło po 1, a przynajmniej tak wygląda. Natomiast, no nie, wszystko się zgadza. To by była biała runka, król, czyli ma crit damage i doszedł do attack procent i HP procent. Jestem w stanie od razu założyć po jakości power upów, natomiast nowy gracz nie będzie w stanie. Także polecam już na wczesnych etapach gry zacząć sprzedawać białe i zielone runy, ponieważ one są Wam niepotrzebne. Dopiero runy niebieskie mają znaczenie i mają sens, żeby trzymać. Nie będę teraz zagłębiał się w sprzedaż tych wszystkich run. Jak widzicie, tutaj jest crit damage 11, crit rate 2. Czyli ta runa mogła być zielona, albo niefortunnie weszła dwa razy jako niebieska runa w crit damage i to bardzo niskim rolem. To jest możliwe, więc tu już może być pierwsza runa niebieska, natomiast może być zielona, która weszła jakoś w crit damage i doszedł do crit rate przy okazji, bo tak. No dobrze. Co bym jeszcze posprzedawał? Ciężko powiedzieć. Na pewno bym sprzedał runy, które są... Jak można to ustawić sensownie? Po grejdzie? Dobrze, ustawmy po grejdzie. I teraz tak, ustawiam sobie tutaj, że ma HP flat. I na tym etapie jeszcze tego nie zrobię. Natomiast jeśli już grasz troszkę, albo grałeś aktywnie od momentu, kiedy ja zacząłem tą serię i jesteś już dalej, to taka forma odsiewania run może Ci się przydać. Nie każdy będzie z niej zadowolony, nie każdy stosuje taką formę. Natomiast na runach da się właśnie w ten sposób odrzucić runy, które są nieprzydatne. Resistance i HP flat, ta runa nie będzie Ci potrzebna na żadnego potwora. Ja zostawię tylko po to, żeby mieć może do uzupełnienia set. Ponieważ set 20% akurasji da mi więcej niż runy, które obecnie mam. Jakby nie mam runy, a prawdopodobnie z subą akurasji lepszą niż 20, więc ja staram się na starcie gry, a w zasadzie na każdym etapie gry, preferuję full sety. Także ja zbieram sobie te runy po prostu po to, żeby mieć czym uzupełnić sety, jeśli będę ubierał moje potworki. No dobrze. Tyle z ogarniania run, tak mi się wydaje, takiego podstawowego. Teraz ubierzemy kilka potworów. Bujnąłem niechcący kamerką, także możecie to, przepraszam za to, mogliście to zauważyć. I co się okazuje, nie mam runy Swift Speed. W zasadzie nie mam praktycznie żadnej Speed, mam wielkę Speed z akurasji, atakiem i czymś tam. Z ciekawości zerknę przy okazji, ile run Violent mam. I mam 3 runy Violent, z czego 2 na slot drugi. Co to oznacza? To oznacza tyle, że to jest dobra runa Speed. Mógłbym ją ubrać na Bernarda, natomiast Megan poza Attack Bar Boostem daje jeszcze Attack i Def Buff. Więc ja preferuję ją ponad Bernarda. Oczywiście Second Awakened Bernard robi 50% Attack Baru, natomiast ja go nie posiadam jeszcze. A runy zawsze można na free rune removal poprzemieniać za freeko i to nie boli wtedy po kieszeni. Także jest ok. Ubieramy tą runę speed. W tym momencie prawdopodobnie jak power upuję tą runę violent speed na 12, może na 15, jak będzie mnie już naprawdę kusiło,
ale nie mam pojęcia, co by musiało się wydarzyć. No dobra, jest to runa Legend, więc zawsze będę mógł ją zreaprajzolować, tak? Reapować i szukać stat później takich, jakie by mnie interesowały. Dlatego jest sens zrobić ją na 15. Tak czy siak, nieważne co wejdzie, ponieważ reapy z eventów dostajemy. Nie jest to bardzo duża liczba, jest to jakaś liczba. I możemy sobie te suby zmienić. I tak prawdopodobnie zrobię. Nie będę tego robił teraz, bo zanim runa wejdzie na plus 12, a tym bardziej na plus 15, minęłoby za dużo czasu. Może nie godziny, ale na pewno grube minuty by minęły i to tak pewnie z 20 minut mogłoby lecieć. Bo różnie to bywa, ale najczęściej słabo dostaje się. Słaba szansa jest na wbicie. Zagapiłem się, bo zacząłem się zastanawiać. No dobra, HP procent jak widzimy nie mam. Chciałbym ją ubrać na speed HP HP. Natomiast nie mam takiej możliwości, bo jak widzicie nie mam ani na czwarty, ani na szósty slot żadnej runy HP procent. I co teraz zrobię? Wiem, że chcę ubrać ją na Swifty, żeby ten speed wyboostować na maksa, więc od razu zmieniłem u góry zakładkę na Swift. I teraz patrzę, co mam dostępnego. Slot czwarty. Crit damage. Nie chciałbym tego ubierać, natomiast prawdopodobnie nie będę miał wyjścia. Tutaj mam defa. Ale wiem, że Megan może potrzebować akurasji na drugi skill, żeby ściągać buffy z przeciwnika oraz wrzucić debuffa blokującego buffy. To jest istotne, żeby mieć akurasję. Także ja bym chciał jeszcze sprawdzić z ciekawości, czy mam runkę akurasji. I tak się, tak się składa, że mam taką runę ze speedem. No i ta runa mnie najbardziej interesuje, pomimo tego, że jest gigantyczna szansa, że mi wejdzie w coś innego niż speed. Natomiast tutaj jest mała szansa, że dostanę speed dodatkowo. Tak czy siak, spróbujemy to zrobić z ciekawości na 3. Czy dostanę speed, czy dostanę inną statystykę, w tym wypadku flat. Jestem prawie pewien, że speed wejdzie raz w ciągu robienia do plus 9 i wszedł już raz. Próbujemy dalej, zrobimy na plus 6. Dalej nie będę robił, bo to już będzie zabierało niepotrzebnie czas. Event jest na darmowe porapowanie nadal? Naprawdę? A się zdziwiłem, nawet nie wiedziałem, że on nadal jest. No dobrze, wszedł speed po raz kolejny, także zostawiamy tą runę. Megan jest coraz szybsza i w tym momencie uzupełniam całą resztę runami Swift. Tu już nie mam żadnego wyboru. Tutaj sprawdzimy sobie, czy któraś runa nie posiada speeda, bo o to nam chodzi w tej, na tej postaci, żeby była dosyć szybka, ale pamiętajmy, że warto, żeby była przytankowana, czyli miała dostatecznie dużo życia bądź defa, bądź życia i defa, żeby przeżyć ataki przeciwnika bądź bossów. Na razie PvP mnie nadal nie interesuje, jakieś tam sobie wyniki robię, ale troszkę mi to zwisa. Co tu mamy? Atak procent i HP flat, a tu mamy def i def procent. Tu def procent jest wbity, wiemy, że mamy na... Nie mamy, nie ubrałem tego defa, dobrze. Czy def ma sens na niej? No tak średnio bym powiedział, ale nie mam większego wyboru. Ubiorę runkę 4-gwiazdkową, ponieważ ten crit damage mi niewiele zrobi. Powerupowanie tej runy zrobiłem do plus 9, nie zrobię jej dalej. Bo nie jest mi to potrzebne. Najbardziej mi w tym momencie zależy na efekt setu Swift, więc 4 runy Swift i dostanę plus 25% speeda. Jak widzicie tutaj u góry, zaraz pokażę kursorem, powinno być to widać, tutaj jest speed. Wiem już, że nie dostanę speeda dodatkowo, z żadnej statystyki, która może mi wyskoczyć, natomiast są to runy 4-gwiazdkowe. I nie będę ich robił dalej niż plus 9. A więc tutaj także nie mam żadnej szansy na speed. Ta runa jest bardziej interesująca dla mnie ze względu chociażby na te 3 speeda. Zawsze może się okazać, że wyprzedzę przeciwnika tylko właśnie o te 3 speeda, więc warto boostować go ile się da na tego typu postaci. No dobrze, i tutaj tak jak widzicie, runa 4-gwiazdkowa ma 8 akurasji. Speed nie wejdzie, to jest już pewne. Tutaj mamy runę, która nie ma żadnego akurasji i jest mikro szansa, że wejdzie speed. I ja wybieram tą runę jednak.
Wydaje mi się, że tak zrobiona Megan będzie jakkolwiek użyteczna. Nie mówię, że ona będzie działać, bo nawet nie jestem pewien, czy to będzie działać, ale w stosunku do innych wyrunowanych moich postaci, ona ma już w miarę sensowne runy. No dobrze, Megan jakoś sobie wyrunowałem. Co dalej? Colin by się przydała, natomiast już widzieliśmy, że run na nią praktycznie nie mam, bo bym potrzebował speed lub HP procent, a mam tylko HP procent na drugi slot, więc dlatego nadal ona jest niewyrunowana. Mógłbym ubrać cokolwiek na nią i zacząć ją używać, natomiast nie zależy mi na tym. Co tu mamy? Mamy Bernarda jakoś ubranego i widzicie, mogłem ubrać tą runę speed na ten, na Bernarda, żeby mieć więcej speeda. Natomiast nie jest free rune removal. Niektóre z tych run oczywiście zastąpię. Te, które są, tu widziałem, trzygwiazdkowa runa, na pewno na nią po prostu ubiorę runy, nie będę ściągał, a jak będzie free rune removal, zdejmę i sprzedam. Nie warto jej ściągać za pieniądze na 100%. Dobrze, co tu jeszcze mamy? To jest jedna z moich najmocniejszych postaci obecnie, największy damage robi i dlatego mocno się zastanawiam, bo ona jest postacią do fuzji oczywiście, czy nie zrobię drugiej po prostu. Tą sobie zostawię, może wbiję ją nawet na szóstkę, a zrobię z paszy kolejną, ponieważ mam na pewno paszę, zaraz sobie sprawdzimy to, gdzie ona była, do której fuzji potrzebna, a jednak nie mam paszy, nie mam harpi i nie mam High Elementala, więc dlatego nadal zostawiłem ją na 5 gwiazdkach, to jest taka bezpieczna liczba, bo jak wbiję już na 6, nie spaszuję tego, ani nie użyję do fuzji. 5-gwiazdkowa rank jest nadal użyteczna i dlatego nie robię jej jeszcze na 6, aczkolwiek tak jak mówię, kusi mnie, więc jeśli zdobędę pozostałe potwory, a chyba da się je wyfarmić po prostu, tu nie powiem wam na 100%, ale wydaje mi się, że tak, to zrobię sobie z fuzji po prostu nowego Ninetailed wiatru, a rank moją, którą używam i mam wyrunowaną, zrobię na 6 gwiazdek. No dobrze, co mamy dalej tutaj ciekawego? Lauren, oczywiście ubrałem ją jakkolwiek, to ona jeszcze pamięta, nie wiem, czas z którego odcinka, ale ja ją wyrunowałem i ona na tych samych runach cały czas leci i jest jakkolwiek użyteczna. Bo tu nie mówimy jeszcze o dobrych runach, tu nie mówimy o wyrunowaniu perfekcyjnym. Spędziłem zdecydowanie za mało czasu na gigantach B7, żeby mieć w miarę sensowne runy. Nie będą to nadal dobre runy, będą to w miarę sensowne runy. I wtedy dopiero będę mógł jakkolwiek sensownie, jakkolwiek dobrze wyrunować potwory, mając te runki z gigantów B7, aczkolwiek chciałbym wbić się wyżej, na B8. Dobrze. Vagabonda ubrałem, jak widzieliście tutaj, w energii, żeby tylko mu wbić to HP. Z prostej przyczyny. Był challenge tutaj na gigantach, żeby zrobić giganty pięcioma potworami, które mają przynajmniej 10 tysięcy życia. I musiałem go przerunować, bo miałem go ubranego na energii, guardy i coś jeszcze. Ubrałem po prostu na to wszystko energii, żeby z tych efektów run zrobić sobie to HP brakujące, bo jak widzicie, te runy są po prostu katastrofalne. Zrobione jest auto 7, tak jak mówiłem, teraz do 10 to jeszcze troszkę potrwa. Pokażę właśnie przy okazji challenge, na jakim etapie stoję. Tutaj Dimensional Hall, oczywiście jeszcze tego nie porobię, więc dlatego tu zostałem na tym. Cała reszta jest już tu zrobiona. Fast Leveling, tu zostałem na zrobieniu sobie 6 run 5-gwiazdkowych na plus 12. Niby mam na lapis ubrane, ale to tak nie działa. Muszę w momencie, gdy odblokowałem ten challenge, zrobić to. A póki co nie mam żadnych takich run, aby nadawały się do wbicia na tyle. No dobrze. Tutaj stoimy na takim etapie. Ognia nie zrobiłem wyżej niż, nie wiem ile, 3-5. Nie zaliczyło mi tak czy siak. Ze względu chyba na to, remove bomb, ale nie jestem pewien. Chyba nawet nie robiłem ognia, więc tu nie mam żadnego wytłumaczenia, po prostu nie przełożyłem się, tak samo z Dark. Ale po prostu jakoś mi tak wyszło, że nie miałem na to czasu w momencie, gdy były otwarte te dungeony. No dobrze, mamy tu wampira i wampir także będzie postacią, którą możliwe, że będę chciał używać. Zrobione jest Undina, oczywiście to już zaliczyło.
I mamy giganty do dokończenia. To the top jeszcze nie mam otwartego, ponieważ dopiero się otworzy, gdy będzie zrobiona giganty 10. Nie wiem, czy mam jeszcze coś do pokazania z rzeczy, które się zmieniły od tamtej pory. Runki chyba jakoś pokazałem, przynajmniej tak ogólnie. Przedstawiłem też to, czego używam w etapach, które mają znaczenie póki co. Mam oczywiście tą Pirate Światła, w storage'u oczywiście ona leży. Nie mam na razie pomysłu, gdzie jej używać. Znaczy pomysł mam, nie mam run i nie widzę sensu, aby póki co rezygnować z teamów, które mam porobione. To też jest ważne, żebyście skupili się na opracowaniu tych 5 potworów, które będą wam farmiły giganty, na przykład 10 na starcie. I tego się trzymacie. I ulepszacie sobie te giganty 10 do takiego momentu, gdzie stwierdzicie, ok, dalej będę musiał albo jeszcze farmić kilka miesięcy, albo potrzebuję na przykład wiolki na niektóre potwory i wtedy zaczynacie skupiać się na zrobieniu teamu na dragony. Nie róbcie rozsypki, czyli a trochę dragony, trochę giganty, trochę coś. Skupcie się na jednym i to farmcie. To jest taka drobna porada. Sam na moim głównym koncie, gdybym ją słyszał na starcie, możliwe, żebym szybciej się rozwinął, ponieważ ja farmiłem nekro 6, dragony 7 chyba i giganty 9, 10, coś takiego i skakałem między tym, bo wydawało mi się, że potrzebuję tych wiolek z dragonów, nie wiem, 7. I nie, tak nie jest. Potrzebujecie wiolek z dragonów 10 najlepiej, ale to stopniowo przyjdzie z czasem, jak będziecie mieli runy z gigantów. Wtedy od razu wskakujecie w 10, przebijacie się przez te podstawowe etapy szybko i fokusujecie się tylko i wyłącznie na 10. Jedynie giganty są etapem, który od początku gry stopniowo wzbijacie się w nim, stopniowo wchodzicie coraz wyżej, ponieważ na starcie farmicie sobie, nie wiem, B3, później B5 i po jakimś czasie przechodzicie na B6, B7. Ja teraz stoję przed przejściem na B8 i wtedy nie będę chyba chciał robić B9, tylko od razu przeskoczyć na B10, ponieważ B9 ma zupełnie inny żywioł. Tu skorzystałem z B7, ponieważ to jest dark, neutralny żywioł, więc mogłem używać potworów, które używałem na B5. Natomiast B6 jest już wiatrem, więc wodna lapis będzie słabo sobie radziła. I jak będę miał problem z B8, to za pomocą kryształów się będę wskrzeszał, tak długo aż zrobię B8, później B9 i dopiero na B10 będę się fokusował, żeby runy miały odpowiednią jakość i żebym dał radę to zrobić nawet w 5 minut, ale żeby tylko dało się to zrobić. Być może nawet pierwsze kilka runów będę robił manualnie. To jest taka drobna porada dla graczy nowych, którzy... A, jednak coś robiłem. No widzicie. Dla graczy nowych, którzy nie bardzo mają pomysł, co robić, jak robić i starają się, wiecie, robić B7, za chwilę B8 i nagle B9 ich niszczy. Nie mają pomysłu, co zrobić, albo nawet B8 ich już niszczy i nie mogą przeskoczyć z B7. Użyjcie kryształów, naprawdę, jeśli nie używacie ich na pakiety. Ja mam 3500, gram dosyć mało aktywnie i nie jestem pewien, czy wydałem jakiekolwiek kryształy. Chyba nawet wydawałem kryształy na pakiety. Tu nie pamiętam, szczerze mówiąc. Ale prawdopodobnie tak, do summoningu. No mam trochę tych angelmonów, więc prawdopodobnie wydałem. Gdybym nie wydawał, miałbym dużo więcej prawdopodobnie. Tu mówię, nie pamiętam, więc jeśli ty nie wydajesz, bo tak jak mówiłem, nie wydawaj szczerze mówiąc na pakety, ja wydałem, bo uznałem, że to jest mi potrzebne, możesz na starcie wydać, jasne, jak najbardziej. Posamonuj sobie, nie wiem, zobacz jakie to jest przyjemne i tak dalej. Natomiast musisz w pewnym momencie zastanowić się, czy to ma sens, bo nie potrzebujesz dużej ilości potworów, tak jak w moim wypadku. Mam potwory bez run, tylko potrzebujesz run. A wtedy dopiero potrzebujesz kilku potworów, które wydają ci się spoko i znowu potrzebujesz na nie run. I to jest odpowiednia kolejność. Najpierw runy, później samonowanie. Na moim głównym koncie tego nie robię, ponieważ od czasu do czasu i zgłaszacie się do mnie, albo zgłaszają się do mnie osoby, które biorą udział w summoningu, bo nie wiem, czy oglądają tą serię, i pytają, kiedy summoning. No więc ja przy okazji dołączam też, żeby było tych scrolli więcej w puli i żeby to troszkę potrwało, bo zazwyczaj jest to stream ostatnimi czasy. I żeby to troszkę trwało, żebyście mieli czas dołączyć, żebyśmy mieli czas pogadać. No dobrze,
Ale teraz podsumowując tą całą zmianę, jak widzieliście, sprzedałem trochę run. Musicie odpowiednio zacząć zastanawiać, na przykład jeśli macie runy takie jak ja, ale farmiliście więcej, macie więcej piątek, może jakieś szóstki i przy okazji czwórki, zastanówcie się, czy macie, nie wiem, po dwie runy na każdy slot z typów run, które lecą z gigantów. Jeśli macie, to sprzedajcie wszystkie czwórki. Jeśli macie oczywiście z piątek i szóstek. Bo nie potrzebujecie w tym momencie trzymać żadnej czwórki do uzupełnienia setu, ponieważ macie po dwie runy do dobicia jakiegoś tam setu. I tak bym robił. Natomiast jeśli macie już piątki, szóstki, to z tymi runami będziecie siedzieć długi czas. Bo nie jest to łatwo przejść wcale z piątek na szóstki, tylko i wyłącznie, ponieważ szóstki lecą rzadko. Ok, szóstki niebieskie lecą od czasu do czasu i tego się trzymajcie. Trzymajcie się niebieskich, różowych i pomarańczowych run, czyli... Dobra, jak to było? Rare, Hero oraz Legend. Spojrzałem tylko na Rare i przypomniałem sobie ich nazwy. Także to już może, nie wiem, wypaść z głowy, albo po prostu zagadałem się i nie pamiętałem. Rare, Hero, Legend, oczywiście niebieskie, różowe, pomarańczowe i... Piątki i szóstki. Do tego sprzedawajcie sobie flat staty ze slotu 2, 4, 6. Oczywiście wszystkie poza speedem, czyli staty, które są po lewej stronie HP+, Attack+, Def+. I to jest tyle. Sprzedawajcie wszystkie runy takie z tych slotów. To takie krótkie podsumowanie, bo za chwilę będziemy kończyć ten odcinek. 36 minut, nie dobiłem 40, ale nie mam do pokazania Wam GW. A będę chciał możliwe, że dawać GW, przynajmniej to wieczorne, bo poranne pewnie będę robił, bo zazwyczaj nagrywać mam czas wieczorem. Więc poranne będę robił, ale wieczorne może będę pokazywał przy okazji odcinków za jakiś czas, jeśli znajdę gildię, która mnie raczy dodać do GW. Natomiast od razu powiem, wcale im się nie dziwię, że mnie do GW nie dodają. Ze względu na małą ilość szóstek, brak run na potworach, słabe, bardzo słabe runy na potworach, to by musiała być farm gildia ustawiająca bardzo low def i nie wiem, nie biorąca pod uwagę tego, czy się przegrywa, czy się wygrywa. Tylko i wyłącznie taka gildia mogłaby mnie dodać do GW i ja jestem tego świadom jak najbardziej, ale potrzebuję gildię, która mnie nie wyrzuci, po prostu żebym dostawał te cykliczne guild pointy, ponieważ obecnie mam tego mało. A od razu mi się przypomniało jeszcze na zakończenie. Budynki. O, mamy Devilmona do dokupienia. To jest pierwsza rzecz, którą kupujecie co tydzień. Devilmon jest najcenniejszy od początku gry, zacznijcie go zbierać. I mamy tutaj praktycznie skończone Sanctum of Energy. To jest coś, co fokusuję jako pierwsze i tak jak mówiłem, Wam także polecam sfokusować to jako pierwsze, a następnie to. Na razie nie będę nic innego robił, ponieważ te budynki jak najbardziej są mega potrzebne, zwłaszcza ten. Ale to jest już na późniejszy etap gry, gdy jesteście farmić w stanie fightera od 1 do 3 powiedzmy na spokojnie i wtedy możecie sobie zacząć te budynki sprawnie budować. Te pierwsze budynki, te pierwsze 4 budynki są stosunkowo tanie, natomiast Mana Fountain i Fairy Tree są mniej użyteczne. Możecie je zbudować później, na przykład jak już będziecie mieli zbędne punkty albo będziecie zmęczeni zbieraniem, nie wiem, 4000 punktów na zbudowanie kolejnego poziomu totemu Skytribe. Także wtedy możecie sobie to wydać. Natomiast guild, ja widzicie, nie mam nadal kupionego guild shopu, ponieważ nie dali mi nawet zebrać guild pointów. Więc no, pierwsze moje 200 punktów na pewno pójdzie na guild shop, a kolejne na rainbowy. Oczywiście powinienem kupować rainbowy z priorytetem, natomiast guild shop też jest cenny. Rainbowy i wtedy Super Angele są bardzo drogie, ale naprawdę polecam, ale to już na późniejszym etapie gry. A dla nowych graczy na pewno któreś z tych potworów, któreś z nich, któreś ifrity się przydadzą. Czy woda, czy ogień, czy wiatr, na pewno będzie to spory boost, bo to jest nadpiątka. Każdy z nich jest potrzebny, woda pod PvP bardziej, wiatr PvE, czyli giganty, bardzo fajnie może farmić. No i dodatkowo dwie obszarówki i jeden autoatak w single target oraz ogień też pod PvP, także jeśli PvP, to Akamamir czy jakoś tak. Nie pamiętam nigdy jego nazwy, żeby prawidłowo wymówić.
Wiatrowy Ifrit, jak najbardziej PVE, pod giganty, polecam. No dobrze, a teraz, żeby już naprawdę, naprawdę nie przedłużać, bo już jest u mnie na zegarku po 10, po 22. Mamy 40 minut nagrywki, czyli już sporo i pewnie większość osób jej nie obejrzy. Tylko słowami zakończenia powiem, staram się nagrywać częściej, tak mówię zawsze, ale przy okazji spodziewajcie się nie tylko materiałów z Summoner's War i mam nadzieję, że będziecie je także oglądać, albo przynajmniej nie będziecie łapkować ich w dół, bo nie mam zamiaru tylko i wyłącznie nagrywać SW, no bo tak, ile można. No dobrze, to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Zostaw łapkę w górę, napisz komentarz. Zasubskrybuj, jeśli nadal tego nie robisz. O dzwoneczku już nawet nie będę przypominał, bo każdy wam to mówi, ale możecie go też zostawić. No dobrze, to tyle. Pa, pa.